Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, jak widzicie tutaj w studio VTV, rozmowa online z Iwoną Górną. To kolejne już spotkanie, kolejna rozmowa. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, witaj Rafał, witam Państwa. Będziemy rozmawiać na temat reinkarnacji, wpływu innych wcieleń, poprzednich wcieleń na nasze życie. Jak to aktualnie dla Ciebie wygląda? Czy to w ogóle ta teoria mówiąca o tym, że żyjemy wiele razy, czy to ma wpływ i jak sama podchodzisz do tematyki związanej z reinkarnacją? Czy istnieje według Ciebie reinkarnacja, czy też nie? Szanowni Państwo, według mojej wiedzy, którą zdobywałam latami, według mojego doświadczenia, bo też już trochę doświadczałam z tego typu rzeczy, tych aspektów, mogę z Państwem się podzielić właśnie wiedzą w kombinacji z doświadczeniem, więc schodzimy na ziemię wiele razy, dlatego żeby tutaj doświadczać i wzrastać w swoim rozwoju. Naszą powinnością tutaj jest nasz rozwój, żeby jak najbardziej kończyć dany żywot, będąc jak najbardziej doskonałym, zbliżając się do doskonałości. I dostajemy w życiu konkretne lekcje po to, żeby je przerabiać i dzięki nim wzrastać. Więc to, co nas spotyka, to nie jest tak, że to są problemy, sytuacje ciężkie i rozumiem, że kiedy się coś złego dzieje, to zaraz jeszcze jest pomsta do Boga, że co takiego na nas zesłał. Moi drodzy, sami to na siebie wzięliśmy po to właśnie, żeby wzrastać, bo poprzez tego typu doświadczenia dusza wzrasta najszybciej. Inkarnujemy na ziemi wiele razy. Z racji tego setki razy mogliśmy się narodzić, w zależności jaka dusza, więc prawdopodobnie każdy z nas był w każdej roli, którą możemy sobie wyobrazić w tym życiu. Więc czasami możemy czuć jakieś oburzenie, że ktoś coś nam złego zrobił, czy jakieś sytuacje nas spotykają z powodu jakiejś innej osoby, ale nie wiemy, co za tym dokładnie stoi, czy my akurat teraz nie zamieniliśmy się rolami. To, że żyjemy wiele razy, wpływa też na to, że poprzednie wcielenia mają wpływ na obecne życie. I możemy to odczuć. Pewnie wiele osób, właśnie widzów VTV, odczuwało i odczuwa w swoim życiu echa poprzednich wcieleń. Z tym, że chciałam zwrócić od razu uwagę, że zawsze tu i teraz możemy podjąć jakąkolwiek nową decyzję w stosunku do wszystkiego, czy nawet też do tego, co wcześniej zdecydowaliśmy się przerabiać, wzrastać, możemy zawsze to zmienić, bo mamy tą wolną wolę. Natomiast przychodzimy tutaj na ziemi, rodzimy się, żeby przechodzić lekcje, ewentualnie też kończyć lekcje, które wcześniej nie zostały dokończone w poprzednich życiach. I to nie jest tak, że wszystkie wcielenia mają wpływ na nasze obecne życie, tylko niektóre aspekty niektórych wcieleń wpływają na nasze życie obecne, dlatego właśnie, że jeżeli akurat dane aspekty chcemy rozwijać w tym życiu, z którym mieliśmy kontakt, styczność w poprzednich wcieleniach, wtedy te będą bardziej zauważalne. To, w jaki sposób możemy dowiedzieć się o naszych poprzednich wcieleniach, to zawsze jest taki temat ciekawostka i wiele osób by się chciało od razu dowiedzieć, jakie było poprzednie wcielenie. Jest na to kilka sposobów. Po pierwsze, obserwacja życia, bo echo tamtych wcieleń jest widoczne w naszej rzeczywistości. Tak samo ludzie, których spotykamy, bo nie ma przypadkowych spotkań. Możemy dowiedzieć się z odczytów z kronika Akaszy. Możemy również poprzez dokonanie analizy karmicznej wcieleń poprzednich, jak i regresing hipnotyczny, czy też hipnoza. Więc to są sposoby, dzięki którym możemy poznać. I teraz, drodzy Państwo, chciałabym też jeszcze uczulić na pewien aspekt, taki, że jeżeli coś złego się dzieje w obecnym życiu, to pamiętajcie, że macie to przerobić tutaj, w tym życiu, w tu i teraz. I czasami łatwo jest uciec się do czegoś takiego, że to pewnie poprzednie wcielenie, może klątwa z poprzedniego wcielenia ma wpływ na to, co teraz się dzieje i szukamy, grzebiemy w tych poprzednich wcieleniach, a może widać gdzieś coś tam się zadziało. Natomiast zawsze poszukajcie tutaj, dlatego że echa tych poprzednich wcieleń nie są aż takim wysokim procencie, jak mogłoby się wydawać, że mają wpływ tutaj. Zawsze mamy wolną wolę i naprawdę w każdym momencie możemy wszystko zastopować, zmienić tak, żeby wzrastać w naszym życiu, albo powiedzieć już dosyć tej lekcji, uważam tę lekcję za dokończoną. To taka mała dygresja, żeby nie popadać w coś takiego, że wszystko było tam jakiegoś życia poprzedniego winą i teraz się z tym borykam i teraz muszę pogrzebać w energii, albo dać komuś pogrzebać w energii, żeby odnaleźć, o co chodzi z tym
obecnym życiem, dlaczego tak jest ciężko. Więc żyjemy wiele razy. Wielu jest właśnie tutaj, wiele osób uznaje tę tematykę. Nie da się tak naprawdę odpowiedzieć naukowo na ten temat, bo tutaj są różne zdania. Jak poprzednie wcielenia, jaki mają wpływ na tu i teraz, na nasze obecne życie, na nasze relacje, na nasze zadowolenie z życia? Mogą mieć na przykład taki wpływ, jeżeli mamy niedokończone lekcje i na przykład w tym wcieleniu wzięliśmy sobie taki program urodzeniowy, że w tym wcieleniu akurat będziemy się w tym zakresie rozwijać. To zazwyczaj też to może pochodzić z tego, że pewne próby przejścia tej lekcji były w poprzednim życiu, nie zostały dokończone i teraz bierzemy to na siebie, żeby właśnie to dokończyć. Często jest tak, że jeżeli poprzednie życie zakończyło się nagle, to osoba szybko zmarła, nawet nie do końca świadomie przeszła na inną częstotliwość bytu i teraz nagle rodzi się. Więc ona może odczuwać pewne aspekty związane z poprzednim życiem. I tutaj też mamy informacje nieraz, że ktoś mówi, że był na przykład księżniczką, czy gdzieś tam indziej się urodził. Są takie przypadki, też były bardzo mocno badane przez naukę. To się dzieje w przypadku właśnie takich zazwyczaj nagłych śmierci. Więc wtedy czujemy, że gdyby żyjemy, to jest częścią takiego tamtego poprzedniego życia. Ciekawostką jest to, że na etapie różnych naszych wcieleń dokonywaliśmy pewnych ślubów. Czy to były śluby panieństwa, czy to śluby były na przykład zakonne, czy to były śluby zobowiązania w stosunku do jakichś innych organizacji i teraz na przykład jesteśmy w tym życiu i coś nam nie wychodzi, albo przyrzeczenia, na przykład śluby też ubóstwa były, śluby posłuszeństwa i teraz zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli mamy śluby ubóstwa, to cokolwiek byśmy nie robili, możemy na szybko przyciągnąć sobie obfitość, ale jeżeli coś nas mocno stopuje, sięgnijmy wtedy właśnie po te poprzednie wcielenie, czy przypadkiem nie było ślubu ubóstwa, bo to jednak, jeżeli to się tak dzieje, a wszystko posprzątaliśmy w obecnym życiu, może świadczyć o tym, że coś jest, co nam ciąży, coś trzyma, jakaś energia z poprzedniego życia. Śluby ubóstwa. Miałam taki ciekawy przypadek. Chwileczkę. Tak. No na pewno one są wszystkie bardzo ciekawe. Ja nie ukrywam, że tutaj praca z tą tematyką dostarcza chociażby mnóstwo tutaj zainteresowania dla osób prowadzących. Tak, dla samego człowieka też, bo to jest takie bardziej głębsze poznawanie siebie. Był fajny przypadek, kiedy dziewczyna miała co chwila różnego rodzaju, nie powiedziałabym ciekawe zdarzenia, ale nagłe zdarzenia, katastrofalne w skutkach czasami i to takie, że to się działo w bardzo dziwnych okolicznościach i takie niewiarygodne wręcz. I co się okazało? Że ona była kiedyś w zakonie, złożyła śluby zakonne, po czym wyszła z tego zakonu, a następnie sama siebie w tym życiu, wtedy też czuła taką niezgodność, że ona za mało te śluby postąpiła niezgodnie z tymi przyrzeczeniami, za mało właśnie te przysięgi i teraz w tym życiu ona sama siebie karała. Więc te sytuacje, te takie nagłe, wręcz zdrowotne, nastawiające na jej życie, były efektem tego, że ona sama siebie chciała ukarać. W momencie, kiedy to w kronikach Akaszy zostało zmienione i tam ta energia została powstrzymana, żeby już nie przychodziła na obecne życie tej osoby, wówczas dopiero mogła odetchnąć z ulgą i normalnie funkcjonować, normalnie żyć. Więc to są takie różne ciekawostki, które faktycznie możemy zmienić. I to właśnie, tutaj jeszcze od razu powiem, drodzy Państwo, że to, co się dowiecie o tych poprzednich wcieleniach, niech będzie dla Was taką informacją, co zmienić. Jaką lekcję dokończyć, jaką lekcję faktycznie odrobić, jakie wzajemne relacje międzyludzkie, w jaki sposób poprowadzić, żeby to życie było dobre. No właśnie, bo to w zasadzie wejdę Ci w słowo, nie po to jest, żeby sobie robić, z jednej strony ciekawość, fajnie, można się dowiedzieć, kim się było, chociaż jeżeli to jest prawdą, to sądzę, że te nasze życia niekoniecznie były takie kolorowe, zresztą to widzimy po aktualnych naszych życiach, że po prostu tak się to ma, życie tu na ziemi, że borykamy się z wieloma sprawami, problemami, chorobami, w końcu umieramy, no mamy różny bagaż doświadczeń, ale właśnie z tego punktu widzenia, żeby pracować z tym, żeby zwiadując się, gdzie mamy powiedzmy deficyt z czymś, żeby w
tym życiu, w obecnym życiu, na miarę swoich możliwości, spróbować złapać ten poziom i utrzymywać, być takim konsekwentnym w pracy ze sobą, z tą tematyką. Tak, weź pod uwagę, że kiedyś ludzie nie mieli aż takiego wglądu w te sytuacje poprzednich wcieleń. Ziemia nigdy nie była na takim poziomie, znaczy być może, bo tacy jesteśmy piątą generacją, tak? Więc może kiedyś tak, ale w obecnym tym czasie, który znamy, Ziemia dopiero teraz ma taki... taką świadomość człowieka, taka świadomość człowieka została rozwinięta dopiero w tych czasach, wcześniej tego nie widzieliśmy. Więc najważniejsze to, co mamy zrobić w życiu, to właśnie zająć się tym życiem obecnym i poradzić sobie z tymi programami, z którymi tutaj przyszliśmy, nabyliśmy, bo też nabywamy te programy zgodnie z naszym programem urodzeniowym, bo mamy pewne lekcje sobie rozwinąć, tak jak Rafał powiedziałeś. I dopiero jak coś naprawdę jest, widać, że idzie pod górę, jakieś dziwne sytuacje się dzieje, dopiero sięgamy do tych poprzednich wcieleń, żeby się tak jak mówię, nie zafiksować i też nie namieszać w energii zbyt dużo. Więc ja dopiero się tu nie radzimy sobie, dopiero sięgnąć. Ja się w ogóle zastanawiam, czy tak sobie myślę, czy to w ogóle ma też związek z naszą osobowością, to jacy my jesteśmy. Tak. Poprzednie wcielenia, zdarzenia. Tak? Może mieć zdecydowanie, dlatego że na przykład weźcie Państwo pod uwagę, jeżeli rodzi się dziecko, jest to dziecko mega utalentowane, czy to jest to muzyk, czy jakiś konstruktor i tak dalej, to ono się nie rodzi w rodzinie akurat konstruktorów, akurat muzyków. Tak, żeby było mu łatwiej. Zazwyczaj ono musi odkrywać ten swój talent, a skąd się ten talent wziął? Czy różnego rodzaju inni geniusze, albo nawet już pomijając geniuszy, każdy z nas ma taki swój core, zapisany przez poszczególne wcielenia. I teraz sobie tutaj, to co bierzemy na to życie, to my sobie tak układamy jakby takie klocuszki z tych różnych wcieleń, bo tak jak mówiłam, byliśmy prawdopodobnie w każdej roli, w każdej też sferze społecznej, no może nie w każdej. Albo jeszcze będziemy, tak. Więc tutaj to, co będzie nam potrzebne i niektóre tylko właśnie tak jakby przysiąkują do obecnego wcielenia, więc pewne zachowania, preferencje odnośnie mody, odnośnie sposobu bycia, odnośnie tego, gdzie chcemy mieszkać, co lubimy jeść i tak dalej, może mieć wpływ z poprzedniego wcielenia. Kiedyś miałam na odczycie skronika Kasię taką panią, która zapytała o pewien aspekt i tam sprawdziłam, okazało się, że ona miała wcielenie w starożytnym Egipcie, była jakimś ważnym kapłanem i w momencie, kiedy jej to zakomunikowałam, powiedziała, że ona teraz już w końcu wie, dlaczego ona ma takie zamiłowanie wielkie do złota od samego początku do urodzenia i poza tym ona już się teraz dowiedziała, dlaczego ona ciągle zasypia tylko i wyłącznie w jednej pozycji, w takiej jak mumia. Więc może mieć to wpływ na obecne życie. Podejście właśnie do różnych relacji i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, różne filozofie, różne teorie mówią, że to życie nasze, życie nie tu i teraz Iwony, czy tutaj Rachela, ale życie duszy tych istot, które są w nas, nie jest takie bezwolne, że my tak naprawdę mocno decydujemy na to, w jakiej rodzinie się rodzimy, gdzie przychodzimy, na to, że nie wiem, mieszkamy w Polsce, że jesteśmy Polakami. Mamy gdzieś powiedzmy, jak rozróżnić też, chciałbym o to też podpytać, co jest takim marzeniem, że nie wiem, marzysz sobie na przykład Iwona, że chciałabyś mieszkać w Stanach Zjednoczonych albo nie wiem, w Australii, załóżmy. Na ile to jest marzenie, a na ile jest to wspomnienie z poprzednich wcieleń? Jak to rozróżnić? Czy ty jako terapeuta jesteś w stanie w czasie sesji też właśnie zróżnicować coś takiego? A później zapytam, na ile my się decydujemy właśnie na to, że jesteśmy Polakami w tym wcieleniu? Pewne aspekty właśnie tego, jak rozróżnić, czy to jest nasze marzenie takie stąd, stój teraz, czy też wynika z poprzednich wcieleń, to już bazując na swojej intuicji jestem w stanie wyczuć, rozmawiając z daną osobą i poznając ją bardziej, czując energię tej osoby. Jestem w stanie to powiedzieć, ale oczywiście zawsze chętnie sięgam po kronikę Akaszy, więc sobie odczyt tej osobie z kronika Akaszy, żeby faktycznie to sprawdzić, ale dalej co wynika, bo słuchajcie Państwo, to, że mamy jakieś ciągoty do danego miejsca, to nie wynika z tego, że jeżeli tam się przeprowadzimy, tam zamieszkamy i spełnimy to swoje marzenie, że tam będzie super. Bo weźcie pod uwagę, że często wołają nas różnego rodzaju okoliczności, sytuacje, ludzie, miejsca pod tym względem, żeby wykonać lekcję. I teraz tak, jeżeli zadamy pytanie, czy przeprowadzka na przykład do Stanów Zjednoczonych będzie dla mnie dobra,
to odpowiedź nastąpi, pewnie jak sobie to posprawdzamy różnymi technikami, będzie tak, ale ja zawsze mówię tak, zapytaj, czy będzie dla mnie dobra, czy będzie dla mnie też miła i lekka, bo tak. ile razy ja sama weszłam w sytuację po takiej odpowiedzi, że tak, będzie dla mnie to dobre, owszem, było to dobre, to była ciężka sytuacja, ale ona była dobra dla mojego rozwoju. Jasne. więc jeżeli nie wszystko woła nas ku temu, żeby to było takie lekkie, miłe i przyjemne. I w momencie, kiedy takie miejsca nas wołają, to mogą nas wołać z tego względu, że faktycznie na przykład tam mieliśmy cudowne życie, tam się czuliśmy wspaniale, tam byliśmy szczęśliwi, była wspomniana miłość, tak dalej, wszystko było w obfitości i takie miejsca nas wołają, tak faktycznie się dzieje, ale takie miejsca mogą nas też wołać z innego powodu, z takiego, że na przykład mamy niedokończoną karmę z tamtym miejscem, na przykład ktoś był jakimś rozbójnikiem w tamtym miejscu i teraz tam powiedzmy dużo zła poczynił i teraz tamto miejsce go woła, żeby... A po prostu skarbu. Ale wiesz co, ono go woła, żeby wyrównać karmę. Jasne. I wtedy na przykład dana osoba zjawia się w tamtym miejscu i nagle coś gubi, coś traci, coś ucieka. Naprawdę fizyczne są takie straty, że coś się gubi. Więc to nie zawsze, tak jak mówię, zapytajcie, czy to będzie dla was dobre i przyjemne. I teraz tak, jak rozróżnić te miejsca faktycznie, czy one pochodzą z tego waszego poprzedniego wcielenia, któregoś tam z rzędu. W momencie, kiedy się rozwijamy, mamy też zwiększoną intuicję, mamy takie też stan bycia w kronikach Akaszy nie zawsze musi odbywać poprzez modlitwę, bo też jeżeli zwiększamy naszą świadomość, intuicję, więc często odczuwamy to, bo ta przysłona pomiędzy częstotliwościami staje się dla nas bardzo płytka, bardzo do przeskoczenia i możemy odczuwać wręcz wizje holograficzne, będąc w takich miejscach, że tam już coś się zadziało. Ja na przykład też jak byłam w pewnym miejscu, akurat no, mogę powiedzieć, to była Sycylia, Palermo i Teatr Massimo, w momencie kiedy dochodziłam, tam są takie piękne schody wyeksponowane, dochodziłam do tych schodów, nagle miałam coś takiego, że to mnie przenosi, że ja tam idę w pięknej balowej sukni. Jeśli tak popatrzyłam odruchowo, no okej, mam spodnie, mam bluzę, więc czujemy i nawet czasami mamy takie dokładne no właśnie wyobrażenia holograficzne. Albo na przykład, to już też z opowieści innych ludzi, też nie będę mówiła, które to są moje, ale na przykład wrażenie takie, że już to się było i nagle widzi się pole walki, że w tym miejscu coś innego się wydarzyło, to nie jest déjà vu, tutaj nie należy z tym mylić. Kolejny przykład w Egipcie, gdzie jest wejście do świątyni i nagle wyobrażenie takie, że nagle ta osoba jest w powietrzu, czyli jest w powietrzu, ale się przesuwa, idzie do przodu, przechodzi przez tą świątynię, przez to wejście, niesiona w lektyce. Więc to są takie właśnie nakładki holograficzne, które nam pokazują, że faktycznie tutaj byliśmy. Więc to jest taka ciekawostka, żeby tak samemu to eksplorować. Jest to bardzo ciekawe, ale wiesz, no, jest bardzo trudne. No. Niewątpliwie przyszło nam żyć w czasach, gdzie nasza świadomość pozwala nam wkraczać na nowe możliwości, na nowe drogi, odkrywać zupełnie inne aspekty, które przez setki lat nie były w ogóle tutaj eksplorowane. My poznajemy siebie, poznajemy temat związany chociażby z reinkarnacją, to o czym teraz rozmawiamy. Nadal nie wszyscy, bo tak jak mówię, no, część wierzy, część nie wierzy. Czas nam pewnie w życiu jeszcze kiedyś pokaże, może nie w tym wcieleniu, mówiąc już tak prosto, że jak rzeczywiście jest, prawda? Na ile my mamy wpływ to, gdzie przychodzimy na świat, wybierając rodzinę? Czy to, jak według ciebie, ta teoria jest słuszna? Tak, i to właśnie sobie sami wybieramy miejsce, wybieramy okoliczności, wybieramy rodzinę, w jakich aspektach tej rodzinie się urodzimy. I tutaj właśnie jeszcze jak a propos urodzenia, to akurat przyszło mi teraz na myśl, nie było tego w planie, ale pewnie ktoś chce to usłyszeć, więc od razu powiem, że w momencie, kiedy zdarza się śmierć łóżeczkowa dziecka, to znaczy, że przyszła duszyczka, narodziła się tutaj, bo myślała, że tu będzie jednak spełniać te swoje programy urodzeniowe, wcieleniowe i nagle sobie pomyślała, że jednak chyba w tej rodzinie tego nie zrealizuje. Czyli to taki reset. Się. Tak, i ona się wtedy wyautowuje z tej częstotliwości z Ziemi. To strasznie. To tak, ale wiesz, to mi to przyszło, więc stwierdziłam, pewnie ktoś chce to usłyszeć, tak? Natomiast bardzo łatwo, tak jak powiedziałeś, że niekoniecznie ludzie mogą w to wierzyć, czy też nie wierzyć, otwórzcie się na to i sobie przeanalizujcie swoje życie. A to, co najbardziej pokaże, czy to faktycznie są te poprzednie wcielenia, znaczy ja mówię, że to nie jest reinkarnacja, tylko inkarnacja, bo w reinkarnację wierzą Hindusi, bo wtedy według tej religii, że możemy
możemy się odnawiać jako drzewko, jako roślinka, zwierza. A my według mnie, według mojej wiedzy, inkarnujemy, czyli wchodzimy właśnie jako rozumne istoty. Możemy oczywiście być na różnych planetach, ale jesteśmy teraz na Ziemi. I słuchajcie Państwo, przeanalizujcie sobie swoje życie pod względem chociażby relacyjnym. Bo tak jak mówiłam, nie ma przypadków, nie ma przypadkowych spotkań. Są rodziny dusz, są bliźniacze płomienie, są bliźniacze dusze, więc to są aspekty, tematy na naprawdę oddzielne tematy, oddzielne wystąpienia. Natomiast to, co możecie sobie sami wybadać, to kwestie relacyjne z innymi ludźmi. Bo na przykład może być tak, że i tutaj też przytoczę przykład z kronika Kaszy. Pewna osoba chciała, to było małżeństwo, ona była w związku żoną, a to jeszcze od razu powiem, że jak pojawiamy się na Ziemi w naszych następnych wcieleniach, to niekoniecznie inkarnujemy w tych samych płciach, bo mogliśmy być raz mężczyzną, raz kobietą. No ale akurat to była kobieta i ona miała ciężką sytuację z mężem. To była toksyczna relacja i chciała od niego odejść. Nie mogła totalnie od niego odejść. Wszystko, rozum, wszystko po prostu wskazywało, odejść kobieto i już, bo to nic z tego nie będzie. Słuchajcie, drodzy Państwo, zrobiła oczy kronika Kaszy i co się okazało, że ona kiedyś była w związku małżeńskim z tym mężczyzną, tylko wtedy była, też była kobietą. Ten mężczyzna wtedy był od niej starszy, w tym obecnym średnim był młodszy, był mężem młodszym i ona była taka, powiedzmy sobie, tak fruwała, tu latała, tam latała i tak ciągle odchodziła, wracała do niego, aż za którymś razem on jej powiedział, już więcej ode mnie nie odejdziesz. I takie przyrzeczenie, takie słowa tak się zapisały karmicznie na tą kobietę, że to przyniesione zostało na ich znowu ponowne spotkanie w tym wcieleniu i ona faktycznie nie potrafiła od niego odejść. Dopiero odczyk z kronika Kaszy, czyli zmiana tej energii, odcięcie od tamtego mężczyzny, odcięcie od tamtego przyrzeczenia sprawiło, że mogła złożyć pozew rozwodowy. Właśnie ja mam tutaj do Ciebie pytanie i fajnie to wprowadziłaś. To już mi się kształtowało od wcześniejszej Twojej odpowiedzi. Jak możemy zrobić, bo prędzej czy później znowu będziemy przepracowywać kolejną relację, kolejną i kolejną. Niektóre trwają, bo to relacje, ja nie mam na myśli tutaj tylko partnerskich, ale to mogą być w sąsiedztwie, w pracy i tak dalej. Spotykamy ciągle mnóstwo ludzi, dzisiaj czas nam tak pokazują, że my migrujemy, jeździmy po świecie, odwiedzamy różne kultury i tak dalej, i tak dalej. Jak możemy zrobić, żeby uwalniać się z tych wszystkich relacji, nawet jeżeli które sprawiają nam ogrom przyjemności, jak można sprawić, żeby dać wolność sobie i drugiej osobie, żeby mieć tutaj tę świadomość, skoro już mówimy o reinkarnacji, to żeby pójść troszeczkę dalej. Mam świadomość i chcę wpłynąć na przyszłość, czyli dać możliwość wyborów. Spotkamy się, ale nie musimy wcale. Dziś w tym wcieleniu chcę Ci podziękować za to, żeśmy się spotkali, że jesteśmy, że mogliśmy przeżyć piękną chwilę, ale to nie znaczy, że my musimy się wiązać na wieki i zawsze się odradzać, bo nuż będziemy mieli jeszcze coś do przepracowania, albo po prostu no, to życie, istnienie stałoby się jakąś stagnacją, powiedzmy. W tym przypadku najlepiej jest zrobić radykalne wybaczanie, bo kiedy nam zaświta taki pomysł, żeby się odciąć od kogoś, to raczej to będzie wynikało z nieprzyjemnej sytuacji, więc radykalne wybaczanie, czyli działanie w tu i teraz, a następnie odcięcie energetyczne wszystkimi czakrami, te wszystkie powiązania, a najlepiej to też zrobić w kronikach Akaszy, dlatego że tutaj działamy to z wyższego poziomu, tam jest pięknie wszystko pokazane, jest odcięcie, zakończenie tej relacji miłością. I teraz uwaga, też bardzo cenna informacja, bo odcięcie energetyczne od drugiej osoby nie oznacza końca relacji, oznacza końca programów, pokazywania sobie, odgrywania wzajemnych ról. I ta relacja, to kontakt tych dwojga ludzi może dalej istnieć, ale na innych zasadach. Na zasadach takiego luzu, miłości, a nie na takiej zasadzie odgrywania sobie dalej ról. I to jest mega istotne. Więc drodzy Państwo, odcinamy, żeby ta relacja właśnie była, tak jak Rafał powiedziałeś, taka spokojna. Jak to robić? W kronikach Akaszy. To jest taka technika, że widzimy wtedy te dwie osoby i widzimy ich połączenia. Połączenia między ludźmi mogą być różnie pokazane, bo co człowiek to historia, co człowiek to inny odczyt z kronika Akaszy. I wtedy odcinamy do osoby, no tak jak ja robię odczyty, więc odcinam to energetycznie, kontaktując się z mistrzami i
te odcięcia, przekazuję to do Stwórcy, do wyższej siły, żeby zakończyła te miejsce po tych odcięciach miłością, tak jakby zostały zalepione, załagodzone, wyleczone. To jest mega istotne, żeby nie zostawiać dziur w człowieku, tych energetycznych, więc jeżeli odcinamy cokolwiek, musimy te miejsca wygładzić, tak jak lekarz coś wycina, musi ładnie zaszyć ranę, więc tak samo robimy. Więc Kronika Akaszy, no i osoba doświadczona, która będzie wiedziała, jak to zrobić. I jeszcze tu mam dla Państwa taki ciekawy przypadek, bo okej, mogą być ciężkie sytuacje. Też powiem tak, najpierw ciężki przykład, a potem właśnie drugi odnosi dziękowania drugiej osobie, tak jak tutaj też Rafał zaczęło się odnosić takiego podziękowania. Teraz zacznę od tego ciężkiego przypadku. Była też kobieta, która była w ciężkiej relacji z mężczyzną. Mężczyzna był pijakiem, był alkoholikiem. Nie potrafiła przez wiele, wiele lat od niego odejść. No i został wykonany odczyt kronika Akaszy, co się okazało, że ona kiedyś... A, jeszcze dlaczego ona, co ona mówiła, że dlaczego nie może odejść? Dlatego, że on sobie nie poradzi. Ale jak on sobie da radę? Ona wszystko ogarnia, wszystko robi, on sobie nie poradzi. Ona nie może go tak zostawić. Więc w odczycie okazało się, że ona kiedyś była jego matką. On był pilotem, później była wojna, on poleciał gdzieś i zginął. I ona miała straszne wyrzuty sumienia, że ona być może nie zadbała o niego wystarczająco dobrze i sobie obiecała, że następnym razem ona naprawdę dobrze o niego zadba i nie pozwoli mu odejść, wyjść, polecieć tym samolotem, tak? W momencie, kiedy zostało to wszystko wyklarowane w kronikach, odcięte, dopiero mogła faktycznie mogła normalnie oddychać, zacząć funkcjonować, ale zanim to nastąpiło, ponieważ też to tam u niej proces trwał, energia zanim się ułożyła, więc to też wymagało od niej podjęcia pewnych działań, podjęcia decyzji, żeby mogło nastąpić jej nowe życie, bo ona jeszcze długo mówiła, a jak on sobie poradzi. W każdym razie finisz jest taki, że dobrze, że się rozstali i obydwoje sobie układają swoje życie teraz po nowemu, bo nie ma już takich przywiązań, nie ma takiego, że ktoś coś musi robić. A teraz ten miły przykład. Też mamy, spotykamy właśnie w swoim życiu pewne osoby, które są po to, żeby nam podziękować swoim bytem. I tutaj opowiem Państwu bardzo ciekawą historię. Historię ze strony kobiety widzianej. Więc była kobieta, która miała syna. I ten miała 5 dzieci. Kilku synów, 2 córki. Czyli 3 synów, 2 córki. I ten syn był najgrzeczniejszym dzieckiem od samego poczęcia. Brzuszko był cichutko, nie brykał. Urodził się cichutko, czy cichutko, cichutki, był spokojny, nie płakał. Dał mamie pospać w nocy, chodził do przedszkola, do szkoły, pięknie się uczył, grzeczniutki, dla mamusi wszystko by zrobił. Dorósł, będąc dorosłym, bardzo się opiekował mamą pod każdym względem. Ona jakby tego nie wymagała, nie oczekiwała, ale on tak wszystko od siebie cały czas tak dawał. Aż w końcu, ale było tak, że on powiedział, że on nie wybuduje dom. Ona aż tak nagle sama mówi, weźcie się, no, oczywiście był błogosławiony, miał swój dom, tak dalej, rodzina, on chciał jeszcze mamie wybudować dom, jeszcze ekstra, na takie, taką powiedzmy siedzibę letnią. Mhm. No i ona w końcu zwróciła się do mnie, mówi, coś jest nie tak, coś, o co chodzi. I co się okazało? Ten jej syn, 2-3 wcielenia swoje, jego, te 3 wcielenia kiedyś, miał bardzo ciężką sytuację, kiedy on był dowódcą wielkiej armii, jakiegoś oddziału i ten oddział w bitwie poległ. On został sam na tym polu bitwy i w nim zapisał się mocno ten żal, gorycz tego, że nie mógł ochronić, nie mógł poprowadzić inaczej tej bitwy, żeby ci ludzie ocalali. Ta wielka odpowiedzialność za tych ludzi w nim tak się zapisała. Wielka, no po prostu był tak, w takim ciężkim stanie psychicznym, sobie nie poradził w ogóle z tym do końca życia. 2 kolejne wcielenia, które miał, on w tamtych wcieleniach chciał nadrobić, chciał odpracować jakoś tamtym ludziom, wynagrodzić to wszystko i dalej nie mógł sobie z tym poradzić i w tamtych 2 wcieleniach spotkał na swojej drodze, tą osobę, tą duszę, która była teraz jego matką. I ona mu pomagała w jednym wcieleniu, w drugim wcieleniu, pomagała mu poradzić sobie z tamtym echem jeszcze poprzedniego wcielenia, kiedy ten cały oddział mu po prostu zginął. Ale ona pomagała i on to chciał teraz odwdzięczyć za to. Często się dzieje to na płaszczyźnie nieświadomej, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tak, to jest dokładnie tak, jak mówisz. To jest płaszczyzna nieświadoma. W momencie, kiedy patrzymy, zwracamy uwagę na pewne zależności, analizujemy swoje życie, poprzednie jakieś zdarzenia, sytuacje, dlaczego tak się potoczyły, jakie lekcje z tego mamy wyciągnąć, to dochodzimy do wniosku, że jednak tu może był większy, inny plan. Tak, tak jak mówisz.
Jasne. Temat jest niezwykle ciekawy. Ja myślę, że tutaj masz wiele do powiedzenia na ten temat. Jak wyglądają sesje u ciebie? Bo rozumiem, że duży kładzisk kładziesz na, znaczy nie na relacje, tylko na odczytywanie poprzednich naszych wcieleń. W jaki sposób to robisz? Czy jest to tylko metoda czytania kronik Akaszy i tam oczyszczenia na tej przestrzeni, czy stosujesz jakieś jeszcze inne elementy? W terapii stosuję raczej takie narzędzia, które nam pozwalają przepracować aspekty z obecnego życia. W momencie, kiedy nam coś nie puszcza, coś nie idzie, coś wychodzi, albo pewnie widzę czasami zależności z doświadczenia danej osoby, wtedy właśnie sięgam po oczy kronik Akaszy. Albo są też takie elementy też regresyjne stosuję, jak i elementy ustawień systemowych. Wtedy też to wychodzi, jak było, a to bardziej wtedy w rodzie wychodzi, jeżeli chodzi o ustawienia systemowe. Ale pierwsze co to ustawienia, czy to z kronika Akaszy i to nam wtedy pokazuje. Osoba nie musi być przygotowana do odczytu. Wystarczy, że przychodzi z problemem i mówi, jaki jest ten problem. Czasami jest tak, że osoby stricte zgłaszają się na sam odczyt z kronika Akaszy, bez całej terapii wcześniejszej, więc po prostu ja wchodzę w kronikę tej osoby za jej pozwoleniem. Czytam konkretną formułkę, która jest określona, to jest tam, pochodzi od Majów i wtedy właśnie w momencie, kiedy oczywiście wcześniej ja się przygotowuję w odpowiedni sposób, w momencie, kiedy już są otwarte kroniki Akaszy, poproszę o zadawanie pytania i teraz ja te pytania moderuję w taki sposób, żeby kroniki nam na to mogły odpowiedzieć, bo to też nie można tak zapytać, wejść i zapytać, jakie mam poprzednie wcielenia. Same ciekawości, jeżeli zapytamy, nie dostaniemy odpowiedzi. Ale muszę od razu zapytać, czy trzeba wszystko tobie mówić, czyli temu terapeucie, czy mogą być jakieś pytania, których, no wiesz, nie każdy chce je zadawać drugiej osobie. Nie, nie trzeba wszystkiego mówić. Ważne, żeby powiedzieć, jaki jest problem i czy opowiedzieć o problemie i później ja badam genezę tego problemu. Okej. Okay. Tak więc nie trzeba mówić tego, co ktoś by nie chciał, ale często właściwie się nie spotkałam z czymś takim, żeby ktoś nie chciał później, jak ja robię odczyt i na przykład wychodzą pewne rzeczy, to ten ktoś mi naprawdę szczerze przytakuje, mówi, że tak, faktycznie tak było, tak, to się zadziało, bo ja mam obowiązek przekazać to, co przychodzi, przetłumaczyć tą energię na język, na mowę ludzką. I ja muszę to powiedzieć, nawet jeżeli ja sama tego nie rozumiem. Tak jest często, bo przychodzą obrazy, informacje, ja przekazuję tej osobie, ja nie wiedząc, o co chodzi, a ta osoba mówi, tak, faktycznie tak było, bo była taka i taka sytuacja, albo coś tam się zadziało, więc to te osoby wiedzą i one mi to potwierdzają. I zawsze szczerze to mówią, bo one są takie zdziwione, a skąd ona to wie? Ja tego nie wiem, ja tylko po prostu jestem przekaźnikiem. Zobacz, Iwona, kiedyś nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy sięgać po takie metody, że część osób będzie sięgać po takie metody. Jak sobie wyobrażasz przyszłość? Czy to, co pozwala nam dzisiaj badać te tereny związane z inkarnacją, to już jest w zasadzie temat wyczerpany, że te narzędzia, one nie zmienią się przez następne, nie wiem, 100, 150, 200 może lat. Czy kroniki Akaszy, czy hipnoza, to można byłoby powiedzieć, że z punktu widzenia za 100 lat będą tak naprawdę jakimiś prehistorycznymi, jakimiś naprawdę bardzo, bardzo słabymi metodami. Pytanie brzmi w ten sposób. Jak będzie, czy będzie w ogóle ewoluować temat związany z reinkarnacją i czy pojawią się według ciebie jakieś narzędzia, o których dzisiaj w ogóle możemy sobie nie zdawać sprawy? Myślałaś o tym? Tak, i tutaj w tym momencie daliśmy przestrzeń do zabawienia się futurystę. Słuchamy. Poproszę kolejne pół godziny. Według mnie jak najbardziej ludzkość zmierza do tego, żeby zwiększać swoją intuicję, żeby faktycznie dochodzić do naszego potencjału, mieć dostęp do tej wiedzy, która jest faktycznie w nas, tylko jest przysłonięta, poukrywana i nie mamy tego do niej dostępu poprzez nasze ograniczenia, poprzez zamykanie naszej energii, zamykanie czakr, chociażby sakramentów. To tak na marginesie. I ludzkość będzie zmierzała do rozwoju porozumiewania się telepatycznego. I to nie jest tak, że z perspektywy powiedzmy za 100 lat nagle ktoś powie, że słuchajcie, te metody, które 100 lat temu były, regresji, kroniki Akaszy i tak dalej, to były mega przestarzałe, to już jest relikt przyszłości. Nie, dlatego że na dany moment, słuchajcie, tak samo jak każdy z nas się rozwija, podejmuje różnego rodzaju decyzje, na dany moment robimy to najlepiej, jak potrafimy, jak możemy. Więc nie mam takiego poczucia, że to będzie, to jest reliktem. Nie, po prostu
ta przesłona, która nas dzieli, że musimy się wytrenować w tym, żeby wejść w te kroniki Akaszy, musimy wiedzieć co po kolei, jakie są zasady, więc to będzie bardzo zniesione. Wiesz, jak kiedyś wyglądała medycyna, że to było, nie wiem, dłutowanie czaszki, w ten sposób leczano wszystko, czy upuszczanie na przykład krwi. Czyli te metody, które są dzisiaj, nie wiem, czy dobrze rozumiem, mogą być tak naprawdę dopiero takimi pieleszami, w sensie, że to jest dopiero przednówek czegoś, że one może się rozwiną bardziej, tak, te metody. Dobrze rozumiem? Ja bardziej to upatruję, tak odczuwam, że to będzie bardziej skok, taki skok świadomościowy ludzi i dostęp do tych przestrzeni przez szerszą liczbę ludzi, którzy, tak jak mówię, nie zawsze potrzebujemy wejścia poprzez te modlitwy, chociażby do kronika Akaszy, bo są różne też modlitwy wejścia, więc w momencie, kiedy rozwijamy swoją świadomość, rozwijamy intuicję, poszerzamy to wszystko, mamy wglądy do takiej wszechwiedzy i to nie musimy mieć do tego żadnej modlitwy i takich ludzi, i takich właśnie rozwoju będzie przybywało, więc to bardziej taki będzie skok niż poczucie, że coś było nie takie. Nie, tak nie odczuwam, że to było nie takie. Na ten moment jest to taka fajna metoda zerknięcia sobie, co było kiedyś, na potrzeby tego, żeby właśnie się rozwijać. Czyli spełniamy tę naszą rolę, którą tu przyszliśmy na ziemię, na to wcielenie. I niektóre dusze są też na takim etapie, szczególnie w tych ostatecznych czasach, czyli w momencie przejścia właśnie do tej 5D częstotliwości, że niektóre dusze z większą wiedzą przyszły na ziemię właśnie w tych czasach po to, żeby przekazywać tę wiedzę innym i pomagać im wzrastać i zauważać te przestrzenie inne, docierać do własnego potencjału, bo to nie jest tak, że my siedzimy tą wiedzą po to, żeby pokazywać i prowadzić za rączkę jak dziecko i bez mojej rączki dalej nie pójdziesz. Absolutnie nie. I słuchajcie Państwo, jeżeli ktoś tak robi, daleko uciekajcie od takiej osoby. Jesteśmy tu po to, żeby dawać wędkę, a dalej, żeby człowiek był samodzielny, żeby sam to odkrywał, bo jeżeli ja pokażę komuś swoją drogę dojścia do tego, to będzie, to jest moja droga. Ja to dochodziłam, a ktoś ma odkryć swoją drogę. Mogę pokazać jak, ja sobie ale coś ma się rozwijać. Tak sobie myślę, bo te czasy są i dobre, i niekoniecznie dobre, bo wszystko ma swoje jak gdyby dwa aspekty, dwa kij ma dwa końce. Natomiast tak sobie myślę, że my powinniśmy bardziej być wyrozumiali i tego tak naprawdę oczekuje od nas to te prawa, które się kształtują, my je odkrywamy. One może dla nas są trudne do pojęcia, nie wiem, na przykład patrząc na osobę, która jest nie osobą jakąś niepełnosprawną. Wiadomo, jesteśmy pełni współczucia i tak dalej. Z jednej strony myślimy o tym, żeby pomóc i to jest piękne, to jest szlachetne, trzeba pomagać. Z drugiej strony gdzieś tam z tyłu głowy, znając te prawa wszechświata, możemy sobie pomyśleć, kim byłeś, co zrobiłeś, że jesteś w takiej sytuacji, prawda? I absolutnie ta wiedza, ta świadomość nie powinna mieć negatywnego wpływu na tą istotę, która dzisiaj jest właśnie w takim opakowaniu. To po pierwsze. A po drugie, świadomość tego, że może istnieć reinkarnacja, lub że istnieje dla części ludzi, powinna nam dać do zrozumienia, że to, jak patrzymy na kogoś, a to się nam wszystkim zdarza, nam jest bardzo łatwo oceniać. Sam oceniam. Wiem, że staram się tego wyzbyć. Może nawet nie, że wyzbyć, ale bo jesteśmy tak skonstruowani. Ale za oceną może też iść nasza postawa, to jak my będziemy reagować. Bo oczywiście my możemy ocenić w swojej głowie, o, ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki. Według swoich jakichś tam schematów, ograniczeń możemy sobie zakwalifikować kogoś. Ale to, w jaki sposób będziemy dalej iść przez życie z naszą oceną, czy my kogoś skrzywdzimy, bo być może ta ocena jest poprzez nasz pryzmat i ona jest po prostu złą oceną. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to, jak my kogoś traktujemy poprzez nasz pryzmat, jeżeli nieświadomie dla nas krzywdzimy kogoś, według tego prawa możemy kiedyś znaleźć się na miejscu tej osoby drugiej. Możemy być tą kobietą, którą poniżamy, którą, no nie wiem, gwałcimy i tak dalej. Kogoś, kogo okradamy na przykład. Możemy być tą inną istotą, którą dzisiaj lekceważymy w tym wcieleniu. I to są, słuchajcie, takie prawa, których nie jesteśmy w stanie zmienić. Możemy się wyłącznie podporządkować im
podporządkować, zrozumieć, mieć ich świadomość. Nie wiem, na podsumowanie, Iwona, co byś dodała do tej tematyki, bo to jest pierwsze takich spotkań właśnie w tym cyklu. No właśnie poruszyłeś kilka bardzo ważnych aspektów, więc zacznę troszeczkę od tyłu, więc skupię się raz na tym, że w momencie, kiedy spotykamy człowieka i tak jak powiedziałeś, że czasami jesteśmy, że to my kogoś dręczymy, albo ktoś nas dręczy i tak, to zazwyczaj są to wzajemnie odgrywane role, dlatego że oczywiście mówiliśmy na zejść na tą ziemię właśnie w takich rolach, bo kiedyś na przykład my kogoś tam dręczyliśmy, to teraz ktoś przychodzi na tą ziemię za naszą zgodą, za naszą umową ogólną i ten ktoś nas dręczy. I teraz możemy przerwać ten krąg karmiczny po prostu poprzez to zrozumienie, odcięcie energetyczne. Zmiana, koniec, uważamy, tamte lekcje są odrobione, finito i nie idziemy w to dalej, więc dlatego ta świadomość jest potrzebna. Zachęcam, żeby patrzeć na wszystko, co się dzieje w naszym życiu, na kwestie relacyjne zwłaszcza, jak z wyższego poziomu, z wyższego planu, nie poziomu w sensie, że jesteśmy lepsi, ale z wyższego poziomu świadomości. I owszem, to co Rafał powiedziałeś, że często się włącza w nas ludziach, no to jest taka nasza przywara, ocena drugiego człowieka, ale jeżeli popatrzymy na drugiego człowieka z wyższego właśnie tego planu, że ten ktoś na przykład tak się zachował, dlatego że na przykład chce pokazać mój cień, tak? Co jest we mnie do uzdrowienia, albo odegrał jakąś rolę, dlatego że tych powodów, tych sytuacji będzie setki, więc teraz trudno mi te wszystkie wyliczyć, bo to też na zagadanie by było. Natomiast teraz odnośnie osób niepełnosprawnych. To jest tak, że możemy patrzeć na tą osobę, myśleć, że jaka kara ją spotkała, ale słuchajcie, to nie zawsze jest kara. Powody, dla których dana osoba jest niepełnosprawna, mogą być naprawdę setki i więcej. Tylko nam się może wydawać, że akurat to jest ten, bo może być tak, że na przykład jakaś osoba po średnim wcieleniu bardzo ciężko miała ciężki żywot, czy na przykład opiekowała się, nie wiem, setką umierających żołnierzy, czy cokolwiek innego, bardzo ciężko jej się żyło, w jakichś ciężkich warunkach i teraz na przykład chce sobie odpocząć. I wobec tego rodzi się jako osoba niepełnosprawna, to są też powiązania, weźcie pod uwagę, bo to nie jest tak, że jedna osoba się rodzi, tylko osoba się jedna rodzi, ale ona ma rodziców, ma otoczenie i teraz te osoby też, one biorą na siebie i one na przykład chcą rozwijać się jako osoba opiekująca się, chcą się na przykład rozwinąć w kwestii bycia opiekunem mimo takich ciężkich sytuacji, bo to są ciężkie sytuacje, bycia opiekunem osoby niepełnosprawnej, a ta osoba niepełnosprawna na przykład chce sobie odpocząć, albo te osoby się umówiły, żeby sobie coś wzajemnie wyrównać, bo na przykład ta osoba, która teraz się opiekuje osobą niepełnosprawną, kiedyś mogła być dręczycielem jej, tak? Czy nawet gwałcicielem, mordercą, a teraz ta osoba się rodzi, żeby teraz ta osoba się to wyrównało i żeby... Tak, więc tych powodów, dla których moglibyśmy wyliczyć, bo to są też zależności, to musielibyśmy podejść jak z rachunkiem prawdopodobieństwa i więc będzie się multiplikować ta ilość powodów, dla których właśnie takie sytuacje następują, ale to są właśnie te wzajemnie odgrywane role. No to są prawdopodobnie, no znaczy na pewno to są takie indywidualne już podejście. Tak. Ktoś, kto jest w danym położeniu, oceniając nawet swoje położenie, że ono jest dobre lub ono jest złe, może właśnie poprzez pracę z sobą, z kronikami Akaszy, zgłębiać ten temat i znajdować odpowiedzi na nurtujące pytania. Iwona, kontakt do Ciebie już na samo zakończenie. Tak, bo to można by mówić naprawdę bardzo długo, temat rzeka na kilka tomów powiedzmy powieści. Iwona Górna, to jest moja strona internetowa, czyli www.iwonagurna.pl, telefon 664 083 183. Zapraszam gorąco. A my będziemy, drodzy Państwo, spotykać się jeszcze ponownie. Moim Państwa gościem Iwona Górna. Piszcie proszę w komentarzach też, jakie wątki, jeżeli chodzi o reinkarnację, chcielibyście, aby tutaj mój gość poruszył, abyśmy mogli omówić. Jak widzicie, mamy pewien taki szablon, potem mamy jeszcze taką wolną dyskusję. Myślę, że będzie fajnie, jeżeli włączymy w tę dyskusję właśnie Wasze zapytania. No a ci wszyscy, którzy chcieliby zmierzyć się, bo to myślę, że dla większości z nas jest to forma właśnie mierzenia się z sobą samym, to zachęcamy do spotkania się, pewnie online, z Iwoną Górną, a ci, którzy, bo nie wiem, czy nadal w Polsce, czy Hiszpanii. Jeszcze Polsce, Polska. Jeszcze Polska. A kiedy będzie już Hiszpania znów na nowo? Poinformuję Cię, Rafał, z pewnością. Okej, zatem ci wszyscy, którzy wschodnia część Polski, no to mogą osobiście... Tak, na żywo. Na żywo, a pozostała część online. Bardzo dziękuję, Iwona Górna.
Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i za miłe komentarze pod poprzednim filmem. I tak jak Rafał powiedział, piszcie, który z tych wątków lekko muśnięty Was bardziej interesuje. Wtedy z Rafałem przygotujemy kolejne dla Was informacje w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Rafał, Tobie.